chłopaki pojadą autobusem, właśnie podprowadzisz tą wycieczkę automatycznie i mamy problem z głowy, no. Tutaj można po dwóch piwkach jeździć, a już pewnie w samolocie... Sprawdziłeś to, napis, no? Jeśli tak w ogóle to lepiej jeździ po dwóch piwkach niż bez. To jest inna sprawa. Czy się namusisz jakoś coś tylko tego, tak. Aha, czyli przyznajesz coś się, tak? Tego, czyli po trzech. Środa, 17 stycznia. Dzisiaj rano zgodnie z planem wylądowaliśmy na Malcie, a więc pytanie o pierwsze wrażenia zarówno z pobytu, zakwaterowania i warunków treningowych. Zaczniemy od różnicy w klimacie. Na pewno gdzieś jak się wylądowało, ta pogoda słoneczna i dużo cieplej, na pewno gdzieś chce się trenować, chce się grać i człowiek staje się gdzieś tam optymistą. Bardzo dobre warunki hotelowe, bardzo dobra hala, dobry parkiet, widać, że bardzo szybki parkiet, widać to gdzieś tam w treningu już, że piłka szybciej chodzi. No jesteśmy bardzo zadowoleni, że tu jesteśmy, że możemy sprawdzić się na tle dobrych zespołów z Malty i tyle. No, myślę, że i wyniki, i gra będzie dobra. No właśnie, jutro pierwszy z tych meczów sparingowych. Skład nasz dość eksperymentalny. Ma pan w składzie aż 7 młodzieżowców. Tak, mamy 7 młodzieżowców. Na pewno eksperymentalny. Na pewno nie jest to skład, w którym gramy w lidze na co dzień, ale myślę, że nie jest to słaby skład. Mamy najbardziej utalentowanych młodzieżowców w rekordzie, którzy już są ograni w futsalu, wielokrotni mistrzowie Polski młodzieżowych turniejów, więc tutaj nie mam się o co bać. I myślę, że nadal jesteśmy może nie aż tak mocnym zespołem, ale mocnym zespołem i myślę, że wyjdziemy z twarzą z tych dwóch sparingów. Sama idea? Podoba się? Warto było tu przyjechać? Warto było tu przyjechać, bo tak jak powiedziałem, z naszego klimatu do tego jest na pewno... Jest na pewno samo to, że gdzieś mamy tą odskocznię od naszego zimna i też wartościowe sparingi, więc na pewno ten wyjazd będzie bardzo pożyteczny. Mam nadzieję, że to zaprocentuje też w lidze. Jest to jeden z etapów naszego przygotowania do drugiej rundy.